Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj zabieram Was na jedną z najbardziej kontrowersyjnych wysp w całej Japonii, a mianowicie na wyspę Tsushima. Gotowi? No to lecimy. Odcinek 19. Tak, wiem, jestem tutaj znowu z ogromnym poślizgiem, bo niestety wylądowałam w szpitalu z powodu poważnej alergii. No i wiecie, kiedy w odcinku o makaronie Okinawa Soba wspominałam, że mam alergię na grykę i produkty gryczane, to parę osób stwierdziło, że co tam, że przesadzam. No cóż, niestety te osoby nie miały racji, wcale nie przesadzałam. No i tak szczerze to nie wiem, ile ten pobyt w szpitalu będzie mnie kosztował, bo mamy w tej chwili japońską majówkę, czyli Golden Week, i szpital nie mógł mi wystawić rachunku, więc powiedzieli, że wyślą mi go do domu po majowych świętach. Ach, no, chyba muszą przygotować oddzielny odcinek o japońskiej służbie zdrowia i ogólnie o japońskiej opiece medycznej, o tym, jak tutaj to działa w Japonii. Bo jak zacznę teraz i tutaj wspominać o tym, to nigdy nie przejdziemy do dzisiejszego tematu. A temat dzisiejszy jest bardzo ekscytujący. Wyspa Tsushima. Tak, to ta sama wyspa Tsushima, która jest dobrze znana fanom gier. I tutaj moment szczerości. Bo ja nie miałam pojęcia o Ghost of Tsushima. No, słyszałam ten tytuł wcześniej oczywiście, ale nie wiedziałam, czy to była jakaś manga, czy anime, czy może jeszcze coś innego. I trochę zabawne było, kiedy mieszkańcy wyspy, tubylcy, których poznałam, natychmiast z góry zakładali i byli przekonani, że przyjechałam tam właśnie z powodu tej gry, z powodu Ghost of Tsushima. No i niestety byli w błędzie. Ja odwiedziłam Tsushimę z dwóch powodów, bardzo różnych. Po pierwsze, koty. A po drugie, miałam voucher na bilet lotniczy, a linie ANA nie latają w kierunki, które bardziej by mnie interesowały. Więc no, nie miałam wyjścia. Więc dwa powody. Po pierwsze koty, a po drugie fakt, że jedyne, za co musiałam zapłacić, to noclegi na wyspie. Na Tsushimie byłam od poniedziałku wieczorem do soboty rano na początku kwietnia. No i wydawać by się mogło, że to długo, nieprawdaż? A gdzie tam? I tak nie udało mi się odwiedzić i zwiedzić i zobaczyć wszystkiego, co miałam przygotowane w mojej rozpisce przed podróżą na wyspę. No ale do rzeczy. Po pierwsze, jak się tam dostać? Jeśli chcecie odwiedzić wyspę Tsushima, to macie dwie opcje, a właściwie trzy do dyspozycji. Ja leciałam samolotem. Można lecieć z miasta Fukuoka albo z Nagasaki. I choć administracyjnie Tsushima jest częścią prefektury Nagasaki, to jednak uważam, że korzystniej wychodzi przelot z Fukuoki. No bo Fukuoka jest lepiej lotniczo połączona z resztą kraju niż Nagasaki. Przy nadaniu bagażu na lotnisko Haneda poleciałam linią Starflyer do Fukuoki, a stamtąd lokalną wersją linii ANA na Tsushima. Mój bagaż był nadany oczywiście od razu z Tokio do punktu docelowego. W drodze powrotnej linia, która miała nas zabrać do Fukuoki, to oficjalnie Oriental Bridge. A tak w rzeczywistości to również ANA. Lot powrotny miał godzinę opóźnienia, ale od razu na lotnisku na Tsushimie powiedziano mi, że będą trzymać mój samolot z Fukuoki do Tokio, żebym mogła się przesiąść. I wiecie, dotrzymali słowa. I mój bagaż również doleciał ze mną do Tokio na czas. Niesamowite. Drugą opcją transportu na wyspę to prom.
I tu nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, bo rozkłady promów mogą się zmieniać, ale prom płynie z portu Hakata, niedaleko Fukuoki, z przystankiem na wyspie Iki. No a ta trzecia opcja transportu na Tsushima? To opcja dla tych, którzy są odważni i którzy szukają nietuzinkowego sposobu dostania się do Japonii z Korei. A mianowicie, można sobie popłynąć promem z Korei z miasta Busan. Bo Tsushima leży bliżej Korei niż głównej wyspy japońskiej. I natychmiast po wylądowaniu na wyspie od razu to widać. Wszystkie napisy są dwujęzyczne. Po japońsku i po koreańsku. Znaki na całej wyspie są również dwujęzyczne. Niemal wszystkie sklepy oferują opcję wolnocłową, duty free, bo Koreańczycy przyjeżdżają tam na zakupy. Więc jeśli ktoś jest w Korei i chciałby połączyć swoją podróż z Japonią, to prom na Tsushima jest świetnym rozwiązaniem. Okej, po drugie. Transport na wyspie. I tu niestety muszę Was rozczarować, bo Tsushima to jedno z tych miejsc w Japonii, gdzie komunikacja publiczna tak w zasadzie nie istnieje. Autobusy są, ale nie docierają one do miejsc turystycznych. Są przeznaczone do użytku przez ludność miejscową i tak naprawdę to chyba jedyną sensowną opcją poruszania po wyspie jest wypożyczenie samochodu. No i w porównaniu z miejscami takimi jak na przykład Okinawa, ceny nie są aż tak niskie. Powiedzmy, że są bardziej porównywalne do cen na Kyushu czy na Honshu, na głównej wyspie japońskiej. Ale jeździ się wygodnie, drogi są dobrze utrzymane, choć może dla początkujących kierowców mogą być ciut za wąskie i ciut zakręte. No właśnie, ale dlaczego Tsushima ma tak świetnie utrzymane drogi? Bo jest ona bardzo strategicznie położona i znajduje się na niej japońska baza wojskowa. Choć podobnie jak wspominałam w odcinku o Yonaguni, przez mój prawie tydzień na wyspie nie zauważyłam tej obecności militarnej. No niby jest, ale tak jakby jej w ogóle nie było. No więc, na poruszanie się autobusami nie ma co liczyć, samochód jest najlepszym wyjściem. No ale zaraz, co na przykład z wynajęciem roweru? No, nie byłabym taka pewna. Tsushima to bardzo duża wyspa, a raczej długa, bo jak ptak leciał, ma ponad 80 km długości. A rzeczywiste trasy są jeszcze dłuższe. I ponieważ wyspa jest górzysta, więc wszędzie jedzie się z góry na dół albo z dołu na górę. A na dłuższych trasach jazda zwykłym wypożyczonym rowerem myślę, że byłaby bardzo uciążliwa. No co innego w głównym mieście na wyspie? Tam widziałam rowery do wynajęcia, do wypożyczenia i grupy koreańskich turystów z nich korzystały, żeby po prostu poruszać się po najbliższej okolicy. Ja wzięłam mały samochód, czyli tak zwany K, z wypożyczalni Oryx, zaraz z lotniska. Ja lubię tą wypożyczalnię, bo nie robią zbytnich ceregieli i zazwyczaj jest bardzo łatwo tam dostać upgrade na lepszą klasę samochodu. I tak też było i tym razem. Mieli dla mnie nie malutki samochód K, ale normalnych rozmiarów Toyotę. Ale jak pan z wypożyczalni się zapytał o moje miejsce noclegowe, to się wystraszył, że samochodem normalnych rozmiarów tam po prostu nie wjadę. Bo trzeba robić kilka bardzo ostrych, ciasnych zakrętów. Więc musiałam poczekać jakieś 20 minut, aż zorganizują mi to, co od samego początku zarezerwowałam, czyli samochód typu K. I w Japonii mają one żółte tablice rejestracyjne i są ciut mniejszych rozmiarów niż normalne samochody. A skoro już wspominałam o miejscach noclegowych, to po trzecie. Hotele i miejscówki do spania. Tutaj jest ich do wyboru, do koloru. Są na Tsushimie typowe japońskie sieciówki, takie jak na przykład Toyoko Inn. Są małe hoteliki, są ryokany, są hotele dosłownie na każdą kieszeń i na każde wymagania.
Moje wymagania były takie same jak zawsze, czyli musiałam mieć prywatną łazienkę i parking. I moje noclegi na wyspie podzieliłam na dwa miejsca. Pierwsze trzy noce spałam u mnichów w świątyni buddyjskiej Seizanji, w głównym mieście na wyspie, czyli w Izuhara. A dwie ostatnie noce spędziłam w miasteczku Hitakatsu, na samej północy wyspy. W hotelu, który był bardzo ciekawy i dosyć dziwny, bo nikt tam nie mówił po japońsku, a tylko i wyłącznie po koreańsku. No i jak się potem okazało, to normalka, bo klientela to 100% Koreańczycy. I chłopak pracujący na recepcji był tak zdziwiony moją osobą, że aż się zapytał, czy jestem Japonką. No, ale w świątyni Seizanji niektórzy mnisi mówili po angielsku, ale zawsze z ulgą przestawiali się na japoński. No i oczywiście mówili również po koreańsku. I wszystkie znaki przed świątynią były jednak tylko i wyłącznie po koreańsku. Podczas mojego pobytu tam inni goście w świątyni to Koreańczycy, ale głównie pary lub rodziny z dziećmi oraz nieazjatyccy cudzoziemcy. I to był pierwszy raz, kiedy zderzyłam się z fanami gry Ghost of Tsushima. Bo po prostu nie mogli oni sobie wyobrazić, że ktoś wybrał się na Tsushimę z jakiegokolwiek innego powodu. Po czwarte. No właśnie, z jakiego powodu? Dla przyjezdnych z Korei główny powód do odwiedzenia Tsushimy to zakupy wolnocłowe i duma narodowa. Ale o tym będzie za chwilę. Dla fanów gry możliwość zobaczenia miejsc z Ghost of Tsushima na żywo. A dla mnie? Już wspominałam, koty. Oczywiście, że koty. Bo oprócz kontrowersji związanych z Koreą i miejsc znanych z gry Ghost of Tsushima, wyspa ta słynie z gatunku dzikiego kota. Oficjalna nazwa to Tsushima Leopard Cat. Potocznie nazywa się to Tsushima Yamaneko. W tej chwili w całej Japonii są tylko dwa miejsca, gdzie do tej pory jeszcze żyją dzikie koty. Jedno z tych miejsc to wyspa Iriomote, zaraz niedaleko Ishigaki, w prefekturze Okinawa oczywiście. Iriomote już odwiedziłam. No niestety kota na żywo nie udało mi się zobaczyć, więc kupiłam sobie t-shirta z odpowiednim nadrukiem na pocieszenie. No i miałam nadzieję, że będę mieć więcej szczęścia na Tsushimie. Jednak lokalni ludzie wybili mi to bardzo szybko z głowy. Bo jak się okazało, sezon na oglądanie kotów w naturze to wrzesień. I wtedy też organizowane są bardzo wczesnoporanne wycieczki do lasu na fotograficzne kocie safari. Oba gatunki dzikich kotów w Japonii, czyli ten na wyspie Iriomote i ten na Tsushimie, to niestety gatunki zagrożone wyginięciem. Ale muszę też Wam powiedzieć, że z tego co zauważyłam, to Tsushima promuje swoje koty dużo bardziej efektownie niż Iriomote. Na przykład maskotka wyspy to kot. Można kupić pamiątki z kotami. Można odwiedzić centrum, gdzie naukowcy pracują nad ochroną tego gatunku. No nawet oficjalna nazwa lotniska na Tsushimie to Tsushima Yamaneko Airport. No, po piąte. Co można zjeść na Tsushimie? I tutaj można odpowiedzieć na kilka sposobów. Bo jeśli jest się leniwcem, takim jak ja, to wtedy szuka się czegokolwiek, co jest otwarte i dostępne. Bo niestety godziny otwarcia restauracji na Tsushimie potrafią być dosyć problematyczne. Zamykają się bardzo wcześnie. I z tego właśnie powodu mój pierwszy posiłek na wyspie był w sieciówce Moss Burger. No, a skoro spałam w świątyni, to śniadania miałam wliczone w pakiet noclegowy
i były one duże, nawet bardzo duże. I muszę powiedzieć, że podczas zameldowania w świątyni zapytano mnie się o alergię i bardzo skrzętnie unikano tych produktów w moim zestawie śniadaniowym. Oczywiście śniadania można również kupić w sklepikach typu Lawson czy Family Mart, bo te dwa akurat zauważyłam w głównym miasteczku na wyspie. Jeśli zaś chodzi o obiady i kolacje, to wybór na Tsushima jest ogromny. Jest to chyba jedno z bardzo nielicznych miejsc w Japonii, gdzie niemal wszędzie można znaleźć autentyczne koreańskie jedzenie. Czyli takie, które nie jest modyfikowane na potrzeby Japończyków. Ale przecież nadal jesteśmy w Japonii, a każde miejsce w Japonii ma swoje lokalne specjały, więc jakie są specjały na wyspie Tsushima? No i tutaj prawo Murphy'ego. Soba. Tak, makaron gryczany. Ten sam, na który mam bardzo niebezpieczną alergię. Legenda głosi, że to właśnie przez wyspę Tsushima soba dotarła z Chin do Japonii. No a taka legenda do czegoś zobowiązuje. I ponoć soba na Tsushima jest wyśmienita. Niestety ja z oczywistych powodów nie próbowałam. Drugi specjał, który chciałam spróbować na Tsushima, ale nie udało mi się, to anago. Anago to węgorz morski chyba? I Tsushima, jak się okazało, to japoński numer jeden, jeśli chodzi o połów tych morskich stworzeń, bo rybami ich nazywać nie będę. Restauracje na Tsushima podają anago na wiele sposobów. Ja miałam to danie w planach, ale niestety okazało się, że znalezienie restauracji, która przyjęłaby mnie solo, jako pojedynczą osobę, na pełnodaniowy lunch, no niestety okazało się to problematyczne. No cóż, niestety, tam tak przywykli do grup turystycznych, że jedna osoba zajmująca stolik to dla nich nieopłacalny wysiłek. I niestety to nie był odosobniony przypadek. Zdarzyło mi się to więcej niż jeden raz. No ale wracamy do słynnego jedzenia. Specjału, którego udało mi się spróbować, to słynny Tsushima Burger. Najlepszym miejscem na burgery, jak mi powiedziano, jest restauracja Tsushima Burger Kyo. No i jakie moje wrażenia? No, burger like burger. Nie wiem, dlaczego miał być taki słynny. Sama w domu potrafię zrobić dużo lepsze. A wersja z kałamarnicą? No, była taka sobie. No ale nie każdy posiłek na Tsushima okazał się niewypałem. Przez przypadek trafiłam do restauracji wiejskiej, czyli Farm Restaurant, która również operuje tylko na rezerwacje. I udało mi się spróbować typowej wyspiarskiej kuchni. Wszystkie składniki pochodziły z lokalnej hodowli, z lokalnej uprawy. Od ryżu, po kapustę, po kurczaka. Wszystko świeże, prosto z ogrodu. Przyrządzone przez wiejskie babcie, które tą restaurację prowadziły. To fantastyczne miejsce pod nazwą Sago's Kitchen, czyli kuchnia Sago. Znajduje się ono w wiosce Sago na północy wyspy. No i gdzie dokładnie się znajduje? Nie uwierzycie, ale w opuszczonym budynku szkoły podstawowej. Ale to nie wszystko, bo część tej szkoły została zamieniona w hostel, który nazywa się Sago's Village. Dawne sale klasowe zostały wyremontowane jako pokoje hostelowe. Jest dzielony pokój tylko dla kobiet, dzielony pokój tylko dla mężczyzn, oraz prywatny pokój, taki rodzinny, w którym zmieszczą się 4 osoby. Niestety prywatnych łazienek nie ma. Ale te szkolne łazienki zostały wyremontowane i urządzone jako hostelowe. Jest też wspólne pomieszczenie kuchenne, wspólny pokój rekreacyjny, jest też pralnia na monety. I bardzo fajnie, bo niektóre sale nadal mają tablice szkolne na ścianach. I idąc szkolnym korytarzem, wrażenie jest niesamowite. Można poczuć się tak dokładnie jak w japońskiej szkole podstawowej. Restauracja jest otwarta jedynie w piątki, soboty i niedzielę na lunch.
i wymagane są rezerwacje dzień przed. I naprawdę warto się wysilić. Polecam. Jedna z organizatorek tego projektu również mówi świetnie po angielsku, więc nie ma problemów językowych. No co jest problemem, to niestety dojazd tam. Bo aby się tam dostać, to potrzebny jest własny transport. Ponoć jest autobus do miasta Izuhara, przejazd zajmuje 2 godziny, ale ja podczas wszystkich moich bardzo intensywnych wojaży drogowych nie widziałam ani jednego autobusu na wyspie. No na pewno jeżdżą, tak, bo mi tak powiedziano, ale nie jeżdżą zbyt często. Sagos Village Guest House i restauracja oferują również różnego rodzaju aktywności, różnego rodzaju zajęcia. Czyli można nauczyć się tradycyjnych sposobów rolnictwa, poławiania ryb, można nauczyć się gotować tradycyjne lokalne dania, można nauczyć się o lokalnym rzemiośle, więc bardzo fajna jest ta inicjatywa i naprawdę super, że coś takiego zorganizowano. Sago to chyba było moje ulubione miejsce na wyspie. I jeśli jeszcze kiedykolwiek odwiedzę Tsushima, to na pewno tam wrócę. Sago's Village jest na Instagramie, mają też swoją stronę internetową, więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to wszystkie linki znajdują się w opisie do tego odcinka. I nie, nikt mi nie płaci tutaj za promocję, po prostu uważam, że taka inicjatywa lokalnego samorządu, lokalnej ludności jest świetna i że naprawdę warto o niej mówić. I osobiście uwielbiam takie oryginalne pomysły. No i niestety tylko szkoda, że jest ich tak mało w Japonii. Okej, to przy którym punkcie naszej wyliczanki teraz jesteśmy? Nie pamiętam, chyba przy 6. Więc po 6. Atrakcje turystyczne na Tsushimie. O kotach już wspominałam i o placówce, w której się tymi kotami zajmują, czyli Tsushima Wildlife Conservation Center, czyli Centrum Ochrony Przyrody specjalizujące się w dzikich kotach z Tsushimy. Nie jest łatwo się tam dostać. Oczywiście nie ma tam żadnego transportu publicznego. I bez samochodu niestety jak bez ręki. Ale dla miłośników kotów jest to absolutny must-see punkt programu. I muszę się Wam przyznać, że zawsze mam bardzo mieszane uczucia odwiedzając tego typu placówki. Bo niby nie jest to ogród zoologiczny, ja do ogrodów zoologicznych nie chodzę, no niby pracują nad ochroną gatunku, no niby taka placówka jest ważnym punktem edukacyjnym, ale kota w zamknięciu też mają i ten biedulek po prostu złamał mi serce. I tak to oto, bez żadnego przekonywania, zostałam członkiem klubu wspierającego koty z Tsushimy, czyli Tsushima Yamaneko Supporters Club. Łatwe. Wejście do Centrum Ochrony Przyrody jest bezpłatne i można sobie tam siedzieć tak długo, jak się chce. Niestety sklepu z pamiątkami nie ma, ale jakieś tam małe rzeczy sprzedają. Ja na przykład wzięłam ochraniacze na dokumenty z pięknymi kocimi zdjęciami. Ale przecież nie samymi kotami człowiek żyje. Nawet śmiałabym powiedzieć, że większość zachodnich turystów, którzy znają Tsushimę, dzięki grze Ghost of Tsushima, nie ma pojęcia nawet o istnieniu tych kotów. Więc w takim razie, co oni robią? No jak to co? Wybierają się w podróż śladami ducha Tsushimy. Dla ludzi takich jak ja, co by nie rozpoznali konsoli PlayStation, nawet jakby się o nią potknęli i upadli, tutaj kilka podstawowych informacji. Gra Ghost of Tsushima została wydana w 2020 roku i podejmuje się tematu najazdu Mongołów na Japonię w 1274 roku. Tak, tak, wnuk Chingis Hana, niejaki Kubilai Han, i mam nadzieję, że wymawiam to imię poprawnie, który został pierwszym cesarzem Chin z dynastii Yuan, był właśnie tym przywódcą, który postanowił najechać na Japonię. W 1260 roku najechali na Koreę, która stała się jednym z krajów wchodzących w skład tego imperium.
No i w 1274, właśnie używając Półwyspu Koreańskiego jako bazy, Kublai Khan zdecydował się zaatakować Japonię. Więc flotylla składająca się z 900 statków popłynęła w kierunku Japonii i zaczęli od zaatakowania Tsushimy. A na Tsushimie 80 samurajów stało na plaży Komoda naprzeciwko 8000 wojowników mongolskich. A jak potoczyły się losy tej bitwy? Bardzo łatwo można sobie to wyobrazić. I to właśnie podczas tej inwazji Mongołów toczy się fabuła gry Ghost of Tsushima. I tutaj pozwólcie, że się wkurzę. Prefektura Nagasaki mówi, że chce używać tej gry jako zachęty do odwiedzenia Tsushimy, do odwiedzenia wyspy. Super pomysł, zgadzam się. W 2021 roku twórcy gry stali się formalnie ambasadorami, w cudzysłowie, wyspy. No super, też fajnie. Ale dlaczego wtedy nie ma żadnych oficjalnych tras wycieczkowych na wyspie śladami Ghost of Tsushima? Dlaczego nie ma nawet żadnych pseudooficjalnych materiałów opisujących odpowiednie miejsca? Dlaczego pani w głównej informacji turystycznej na wyspie musiała szukać odpowiednich materiałów na blogach w internecie? Dlaczego nikomu nie chce się nic z tym fantem zrobić? Wystarczy im, że ludzie przyjeżdżają? Wystarczy im, że sklep z pamiątkami z Tsushimy ma również oficjalną linię merchu z Ghost of Tsushima na sprzedaż? Ja kupiłam sobie parkę, jakby co, fajnie wyglądała. I niestety takie podejście do sprawy jest bardzo zniechęcające. Więc jeśli ktoś chce się wybrać na wycieczkę śladami Ghost of Tsushima, to zdany jest na własną rękę i musi przygotować wszystko sam. Na szczęście fani tej gry, którzy w dodatku nigdy w Japonii nie byli, przygotowali świetne materiały. I jeden z nich będzie podlinkowany w opisie do tego odcinka. I właśnie ten blog, który podlinkowałam, to w jego stronę skierowała mnie pani z informacji turystycznej na Tsushimie. I muszę przyznać, że był bardzo porządnie przygotowany. Więc bez zbytnich ceregieli pojechałam sobie śladami tego, co mi internet podpowiedział i nie zawiodłam się. Moją wyprawę rozpoczęłam w mieście Izohara, a dokładnie od miejsca, gdzie się zatrzymałam, czyli świątyni Seizanji. Stamtąd to tylko parunastominutowy spacer do świątyni Banshoin. Wstęp kosztuje 300 jenów i stamtąd spacerem do głównego muzeum, które w bardzo szczery sposób przedstawia historię Tsushimy. I tutaj aż byłam zdziwiona. Bo przy bardzo skomplikowanych relacjach koreańsko-japońskich, Japonia ma zazwyczaj tendencję do, jakby to powiedzieć, wybielania historii. A w tym muzeum nie bawią się w taką rewizję historyczną. Opowiadają wszystko dokładnie i bez owijania w bawełnę. I dużo opisów jest również po angielsku, więc nawet bez znajomości japońskiego można się sporo ciekawych informacji dowiedzieć. Oczywiście w centrum miasteczka mieści się główny chram shintoistyczny, ale ja, choć jest fajny, to nie w tym leży urok tej mieściny. O nie. Izuhara w przeszłości było fortem, było miastem samurajów. I stare mury stoją do dziś, do tej pory. Można spacerować wąskimi uliczkami i wyobrazić sobie, jak życie toczyło się tam setki lat temu. Legenda głosi, że mury w kolorze czerwonym znaczyły, że prominentna rodzina samurajska mieszkała w tamtym domostwie. I jeśli słuchacie tego podcastu na YouTubie, to przy okazji możecie pooglądać co nieco właśnie o tym, o czym opowiadam. No co jeszcze Izuhara ma do zaoferowania? Ruiny dawnego fortu, czyli zamku, ruiny dawnego portu oraz dom słynnego pisarza. Czyli Nakarai Tosui. Nakarai jest przede wszystkim znany jako mentor pisarki Higuchi Ichio, której wizerunek widnieje na banknocie 5000 jenów.
Z miasta Izuhara warto się udać do ruin zamku Kaneda. No ale żeby się tam dostać, to znowu potrzebny jest samochód. A sam szlak na szczyt góry zajmuje około 90 minut, jeśli idzie się dosyć szybko. Ale warto, bo widok ze szczytu przy dobrej pogodzie jest przepiękny. Niestety, kiedy ja tam byłam, to pogoda nie chciała kooperować. W południowej części wyspy znajdują się również urokliwe zatoki, parki, szlaki trekkingowe i malutkie wioski rybackie. I setki, jeśli nie tysiące, pszczelich uli. Tak, jak się okazało, Tsushima to jedna z bardzo nielicznych miejsc w Japonii, gdzie produkowany jest miód. Więc jeśli macie jakieś problemy z jadem pszczelim, to warto się z góry przygotować na ewentualne nieprzyjemności, bo pszczoły są wszędzie. W południowej części wyspy znajduje się również plaża Komoda, gdzie nastąpiło to słynne starcie wyspiarskich samurajów z wojownikami mongolskimi oraz chram shintoistyczny, w którym upamiętnieni są ci, którzy polegli podczas obrony wyspy. No właśnie, do tej pory wspominałam tylko o południowej części wyspy i można by odnieść wrażenie, że północna część nie istnieje albo że nie ma tam niczego interesującego. No, nic bardziej mylnego. Ale nie sposób opowiadać o północnej części Tsushimy bez poruszania kontrowersyjnych tematów. A w zasadzie jednego tematu, a mianowicie historii relacji japońsko-koreańskich na wyspie. Ale w ten grząski grunt będziemy brnąć w drugiej części wspominek z Tsushimy. Tak, zostawiam najlepsze na sam koniec. A was w ten sposób zmuszam do czekania na kolejny odcinek, w którym będziemy te bardziej kontrowersyjne opowieści z Tsushimy kontynuować. W międzyczasie, jeśli macie jakieś pytania na temat Tsushimy, to podzielcie się. Zobaczymy, czy może razem uda nam się znaleźć odpowiedzi. I jeśli graliście w Ghost of Tsushima, to oczywiście również dajcie mi znać, jakie są wasze wrażenia. Bo jak już mówiłam, ja się zupełnie nie orientuję w tym temacie. Oczywiście, wszystkie dane kontaktowe, gdzie i jak można mnie znaleźć, znajdują się w opisie odcinka. No i teraz mała prośba. Jeśli mój content przypadł wam do gustu, to byłabym wdzięczna za wsparcie w postaci polubienia lub zaobserwowania. W ten sposób moje treści będą mogły trafić do większej liczby odbiorców. Więc teraz pora ładować baterie na kolejny odcinek. Bo nie dość, że będzie to nasz 20 odcinek, jej! To jeszcze na dodatek o tematyce japońsko-koreańskiej, koreańsko-japońskiej. Będzie się działo. A na dziś to już wszystko. Czyli lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już wkrótce. Do usłyszenia.